Państwa jest takie zjawisko jak falowanie świadomości społecznej. W roku 65, tak jak wspominał to pan Andrzej Niski, na placu przed ratuszem był pełen, były tysiące osób przy odsłanianiu tego pomnika. I czy tych ludzi przyciągnięto siłą? Chyba nie. Dzisiaj ja stawałem na uszach, żeby dzisiaj były również tysiące. Przyznam się, że przegrałem. Proszę Państwa, rządząca ekipa się nazywa Platforma Obywatelska. Obywatelska. Mimo tego, że macie większość w Radzie, ale nie słuchacie głosu ludu. I dzisiejsza manifestacja może potwierdzać to, że macie rację, że było bardzo mało manifestantów. Ale gdybyście zrobili wśród mieszkańców taką akcję, żeby tu przyszli wszyscy ci, którzy są za tym, żeby postawić ten szklany, komercyjny pawilon. Obawiam się, żeby było mniej osób, ale wy nie musicie tego robić. Ale w przyszłości będzie ciążyć na waszym sumieniu, jeżeli zostanie ten pawilon szklany, komercyjny. Komercja, nie dano mi dokończyć. W Biblii jest napisane, tylko można dwóm panom, znaczy nie można dwóm panom służyć. Można służyć albo Bogu, albo mamonie. I stawianie szklaka tego komercyjnego pawilonu to jest uhonorowanie mamony, a nie idei. A ideą naszą jest nasza łączność z Polską, Pomorza i z przyszłymi i przeszłymi pokoleniami. Ja to już wielokrotnie mówiłem, że Słowianie byli pierwszym ludem osiadłym przywiązanym do ziemi. I oni tu dominowali liczebnie przez ponad 1000 lat. Udowadniałem to wielokrotnie. I łączmy się z nimi. Józef Piłsudski mówi, że kto nie szanuje swojej przeszłości, swojej tożsamości, nie jest godzien przyszłości. Ja się obawiam tej przyszłości, jeżeli tu stanie pawilon szklany, komercyjny, gdzie tam zbuda za przeproszeniem, bo obawiam się tego. Ja osobiście już boję się, że nie będę mieszkał w tym mieście wielokrotnie. Proszę Państwa, radni Platformy pytałem ich osobiście, co oni powiedzieli. Dyscyplina, jakie argumenty, dyscyplina partyjna, nie będę pluł pod wiatr. Takie głosy słyszałem. Oni nie z przekonaniem tego robili. To, proszę Państwa, jeżeli mamy bronić demokracji, jeżeli jesteście Platformą Obywatelską, to nie popełniajcie błędów PZPR-u. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która po prostu robiła to, co chciała. Ludzie, ja spotykałem ludzi, mówili, że nie przyjdą na ten protest, ponieważ oni i tak zrobią to. Czyli mówią ludzie tak samo jak w latach PRL-u. Władza zrobi to, co zechce. Bądźcie inni. Wysłuchajcie tego mojego głosu. Ja tu mieszkam dość długo w Koszalinie i przechodziłem przez to falowanie świadomości społecznej. Dzisiaj myślimy tak, jutro inaczej. Zobaczymy, jak będziemy myśleć, jak ten pomnik zniknie i ten pomnik powinien nas łączyć. Mimo tego, że dzisiejszy protest uważam za przegrany, panie prezydencie, radni Platformy Obywatelskiej, proszę was, zmieńcie tą decyzję, bo jak powiedziałam na placu, podcinacie gałąź, na której siedzicie razem z nami. Gdyby w latach 60., 70. Niemcy nam przenieśli ten pomnik, byłby wielki krzyk, a my robimy sobie sami krzywdę. Skończyłem na razie. Ja napiszę chyba jakieś opracowanie i bym prosił, żeby do tego opracowania, które napiszę, odnieść się punkt po punkcie, bo pisałem już opracowanie, ale nie odpowiedziano mi na te opracowania. Powiem tak, że często widzimy w czymś coś, czego nie ma. Ten pomnik jest pomnikiem, który powinien, jak mówię, nas łączyć. On reprezentuje ideę budowania, on jest konstruktywny. On tu ciągle powinien przypominać, że byliśmy, jesteśmy, będziemy. Żebyśmy nie myśleli o czasie tylko o doraźnych potrzebach. Minął czas, skończyłem. I napiszę takie pismo. Prosiłbym, żeby się naprawdę do niego punkt po punkcie odnieść. Dziękuję.
Dziękuję.